Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema. Wiedźmin 3 to bez dwóch zdań jedna z moich ulubionych gier. I nie będę ukrywać, że po takiej ilości ciekawostek, które już nagrałem na ten kanał, myślałem, że w Wiedźminie odkryłem już wszystko. Ale oj, jak bardzo się myliłem. A uświadomiłem to sobie, kiedy ostatnio casualowo grając w Wiedźmina, natknąłem się na sporo rzeczy, których wcześniej nigdy nie zauważyłem. Ale też mocno się zdziwiłem, kiedy wy, na najlepszym wiedźmińskim Discordzie Wielka Redania, zaczęliście pisać ciekawostki, o których nie miałem zielonego pojęcia. Więc zważywszy, że trochę tych ciekawostek mi się nazbierało, a i ostatni odcinek z ciekawostkami z Wiedźmina był całkiem spory czas temu, będąc precyzyjnym jakieś 4 miesiące temu, czas po raz kolejny odwiedzić Wiedźmina i mam nadzieję, że po raz kolejny was zaskoczyć. Oto 18 niezwykłych ciekawostek z Wiedźmina 3, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia. Ale jeszcze przed tym jak zaczniemy, mam do was pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, ale fajnie by było, gdyby gry nie były takie drogie? Albo czy chociaż raz w życiu spojrzeliście na cenę gry na Steamie i mniej więcej to była wasza reakcja? Jeżeli tak, to przychodzę dzisiaj do was z rozwiązaniem. Ty, bratku, otrzymujesz tańsze gry, ja otrzymuję pieniążki od sponsora. Ile pieniążków dostaję, tego powiedzieć nie mogę, powiedzieć za to ci mogę, ile ty zaoszczędzisz na grach. Proste przykłady. Chcesz teraz kupić Wiedźmina 3, bo już od miesięcy czekasz na promocję? Promocję to znajdziesz na neby.com i zaoszczędzisz 100 zł. Chcesz sobie kupić Red Dead Redemption 2? Żaden problem. Zaoszczędzisz tylko 173 zł. A co najśmieszniejsze, dostaniesz jeszcze cashback, w tym wypadku 11 zł i 25 groszy z RDR 2 i będziesz mógł za to kupić sobie przykładowo Fallouta 76, bo tego znajdziesz na NB za 1 zł i 30 groszy, czy Cywilizację 6. Link do strony znajdziesz w opisie, jeżeli chcesz, to możesz korzystać też z mojego linka, jak kupujesz na stronie neba.com. Tak też mnie wspierasz jako twórcę, a przy okazji oczywiście, co najważniejsze, oszczędzasz pieniądze. A my zaczynajmy. A zaczniemy sobie od ciekawostki, którą nadesłał na Discordzie Uchuneusz, czyli od ciekawego obrazu, na którym znaleźć możemy kobietę, krzyżującą ręce, ale chyba przede wszystkim mającą założone nowoczesne okulary przeciwsłoneczne. Obraz kobiety, tak jak napisał autor posta na Discordzie, faktycznie znajduje się w obozie bandytów we wschodnich częściach Velen, niedaleko sierocińca. I chociaż byłem w tym miejscu naprawdę sporo razy i widziałem ten obraz naprawdę sporo razy, zawsze myślałem, że ma ona takie ciemne, namalowane oczy, albo że ktoś tej kobiecie po prostu wypalił oczy, a może po prostu wypalił obraz w tamtym miejscu, by ten wyglądał jakoś tak tajemniczo albo coś. I jakoś nigdy nie zauważyłem, ani nawet nie wpadłem na to, że mogą być to okulary przeciwsłoneczne, a faktycznie mogą być. Chociaż nie będę ukrywać, że cholernie ciężko jest je tam dostrzec, ale nie jest to niemożliwe, szczególnie dzięki trybowi fotograficznemu i faktycznie nie będę ukrywać, że jeżeli zwiększymy ekspozycję i zmienimy delikatnie ustawienie kontrastu, jesteśmy w stanie zauważyć tam okulary przeciwsłoneczne. Jak na moje. Ale pozostaje nam jeszcze kilka pytań. Czemu bandyci w tamtym miejscu mają tak dziwaczny obraz? Czy jest to jedyne miejsce, w którym taki obraz możemy znaleźć? Kto jest w ogóle na tym zdjęciu? I co to za gościu na brzegu leży martwy nieopodal obozu bandytów? Z całą chmarą właśnie takich obrazów. Zacznijmy sobie od tego, co się w tym obozie w ogóle wydarzyło. Kiedy przybywamy na miejsce, spotykamy tam kilku bandytów, którzy nas atakują i w takim ich namiocie, zaraz koło ich zrabowanych skarbów, które teraz po zabiciu możemy sobie przywłaszczyć, znaczy odzyskać skradzione mienie osobiste i puścić je dalej w obieg, znajdziemy dwa obrazy. Jeden taki, który przedstawia jakiegoś podróżnika z wozem oraz właśnie obraz z dziewczyną w okularach przeciwsłonecznych. Natomiast kiedy udamy się kawałek dalej od obozu bandytów, będziemy mogli znaleźć tam jakieś nadgnite ciało i łódkę pełną właśnie tych obrazów. Ciało prawdopodobnie należało do jakiegoś kupca, który przewoził właśnie te obrazy, prawdopodobnie podróbki, z jakiegoś miejsca A do miejsca B i natrafił prawdopodobnie przypadkiem na bandytów, którzy go prawdopodobnie zabili. Otwarli jego skrzynię, by zobaczyć, co w nich jest, i znaleźli tam jakieś podrobione obrazy. Zawinęli sobie jeden obraz ze skrzyni do obozu, a resztę po prostu zostawili, no bo po co im takie obrazy?
Chociaż ludzie często mówili, że jest to ciało Odima, ale nie ma to większego sensu. Może jakby wiózł lustra, ale co mają lustra do obrazów? Mówili tak, bo faktycznie to, co trzeba przyznać, to że ciało jest dość oryginalne i jest to naprawdę rzadko spotykany model. Wydaje mi się, że spotkałem go gdzieś kiedyś, jeszcze taki model, ale mogę się mylić. Całkiem możliwe, że jest to nawet jedyne miejsce z tym modelem u Marlaka, praktycznie w całym Wiedźminie. Nie jest to natomiast jedyne miejsce, gdzie takie obrazy możemy znaleźć, bo między innymi znaleźć je możemy w domu Evereców i w naprawdę wielu miejscach w grze. Ciekawe jest też, kogo na nim znajdziemy, bo choć mało wyraźnie jest namalowana tamta kobieta, to jest to Corin Tilly, czyli onejromantka, którą to spotykamy w misji Sen w Wielkim Mieście, a która to pomaga nam wyśnić sny o Ciri. Układa ona też ręce w bardzo dziwny sposób i jest to zazwyczaj znak tak zwanego no deal, kiedy odmawiamy komuś jakiegoś biznesu, albo ktoś chce z nami dobić handlu i jeżeli powiemy mu wtedy nie ma dealu, to właśnie możemy ułożyć z rąk taki znak. Czemu pokazuje go Corin Tilly i co robi na tamtych obrazach w okularach przeciwsłonecznych, nie mam zielonego pojęcia. I niestety, ale na to pytanie wam nie odpowiem. Ale niech też ta ciekawostka służy przykładem, jak dobrze pisać ciekawostki. Lokalizacja. Podana. Wytłumaczenie. Podane. Schemat wiadomości. Zachowany. Dobra robota. I generalnie świetna spostrzegawczość. A skoro mówimy już o ciekawostkach nadesłanych na Discordzie, myślę, że to świetny moment, by nie tylko zaprosić was na najlepszy i największy fanowski wiedźmińsko-cyberpunkowy Discord na świecie, czyli Wielka Redania, ale też zwyzywać następnego użytkownika, który wysłał całkiem ciekawy detal, jaki mogliście przeoczyć w jednej z notatek i napisał przy okazji pod innym wpisem swoje niezadowolenie. Gra Wiedźmin 3. Nie. Nie gra Wiedźmin 3, tylko gra dwukropek Wiedźmin 3. Treść, nawias, po jakiego pisać jak robot, znak zapytania, ja koniec nawiasu. Źle. Treść, dwukropek, po jakiego pisać jak robot, znak zapytania, ja kropka. Odpowiadając na twoje pytanie. Bo tak mówię, że masz pisać te ciekawostki. Szczy... bez honoru. Gargany, nie wyży... pana. To sprawa numer jeden. Zazwyczaj jednak na materiałach nie odnoszę się do specyficznych użytkowników, ale w tym wypadku będzie to też świetny moment, abym przypomniał wam o tym, by trzymać się schematu, kiedy wypisujecie ciekawostki, jakie znaleźliście w różnych grach na Discordzie. Gra dwukropek X, treść dwukropek X. Przykład tego, jak pisać ciekawostki, macie w przypiętej wiadomości na kanale Ciekawostki. Trzymajcie się go, w innym wypadku wasza wiadomość zostanie usunięta i pamiętajcie widzowie, że jeżeli chcecie pisać różne ciekawostki z Wiedźmina 3, czy tak naprawdę z jakiejkolwiek gry, nie róbcie tego w komentarzach, zróbcie to na kanale Ciekawostki. W ten sposób nie dość, że nie zgubię waszego komentarza, to nie tylko ja, ale też całkiem spora liczba osób z Discorda będzie się mogła o tej ciekawostce dowiedzieć. Pamiętajcie, by opisywać w tych ciekawostkach możliwie jak największą ilość detali oraz podawać możliwą jak najbliższą lokalizację, jak to zrobił właśnie Uchuneusz. A jak już zakończyliśmy segment informacyjny, chciałbym pokazać wam całkiem ciekawy detal, który jednak mogliście pominąć, a który to znaleźć możemy w misji Umarł Król, Niech Żyje Król. Misja Umarł Król, Niech Żyje Król to misja, w której za zadanie mamy udać się na stypę do zamku Ker Trolde. Po chwili balowania jednak wraz z Yennefer udajemy się na zaplecze, a ta przekaże nam, że chce wykraść z laboratorium Myszowora maskę Uroborosa, a nie uczestniczyć w jakiejś stypie. I to właśnie w tym celu zakradniemy się z nią do jego pracowni. A tam w tej pracowni znajdziemy m.in. korespondencję Myszowora, w której napisane będzie o Yennefer i o tym, by na nią uważać. Nieważne jest jednak treść tej korespondencji, a ostatnie słowa, którymi podpisał się pod nią Myszowór, czyli niech moc będzie z wami, bracia. Co jest generalnie nawiązaniem do Star Warsów i tego, jak żegnali się w serii Star Wars Jedi. Niech moc będzie z wami. Mocy to zdecydowanie nie mieli twórcy Wiedźmina zaraz po jego wydaniu, bo chociaż nad grą pracowali prawie 4 lata, po wyjściu gry okazało się, że ta potrzebuje jeszcze ogromnej ilości patchy, bo połowa rzeczy w tej grze jest po prostu zbugowana. Więc teraz zamiast odpoczywać, trzeba wrzucić jeszcze większy bieg, by to szybciutko wszystko połatać. Typowe CD Projekt Red.
ale przyznać im trzeba, że mimo początkowych bugów i tego, że w ich gry na patchu startowym nie da się praktycznie grać, na PS4 to dosłownie nie dało się grać w Cyberpunka, ostatecznie dowożą nam banger, a i nawet nas czasem przeproszą, jak w tym wypadku w liście z przeprosinami. Wszyscy popełniamy błędy, bo błądzić jest rzeczą ludzką. Ważne, żeby uczyć się na własnych błędach. Jeśli coś się zepsuło, trzeba to naprawić. A jeśli nasz błąd zaszkodził komuś, to trzeba poszkodowanemu wynagrodzić zszargane nerwy i straty, które poniósł. Przepraszamy i prosimy o wybaczenie. Co złego, to nie my. CDPR. List ten jest easter eggiem i przeprosinami od CD Projekt Red za znany błąd uniemożliwiający graczom zdobycie schematów podstawowej wersji wyposażenia Szkoły Wilka. Błąd ten szczególnie występował w wersjach konsolowych przed patchem 1.12. Ten list znaleźć możemy przy Martwym Ciele, zaraz właśnie koło skrzynki ze schematem Szkoły Wilka. Myślę, że to całkiem fajne przeprosiny. Nie przeprosił za to Jaskier za swoje czyny, a cholera wypadałoby, bo odkaszanił strasznie w nigdzie. Nie, nie cofajcie materiału, dobrze słyszeliście, przyszedł do nigdzie i strasznie odwalił. Jeżeli nie wiecie, gdzie znajduje się nigdzie, to już wam tłumaczę. Według założyciela takowej karczmy jest to mniej więcej we wschodniej części Nowigradu, a konkretnie mówiąc tutaj. No i w owej karczmie nigdzie, która de facto jest straszną menelnią, możemy znaleźć sporo różnych tekstów wyrytych na ścianach. I jeden z tych tekstów to tekst wyryty właśnie przez Jaskra, który pewnego feralnego razu musiał nieźle się uchlać i postanowił napisać, cytuję, ch**** w dupę niziołkom, ch**** tu byłem, Jaskier. Przetłumaczenie tego tekstu nie było też łatwe, bo nie dość, że ledwo co tam widać literki, to wszystko trzeba było jeszcze odwrócić w poziomie, tak by odbijało się jak w lustrze, na co wpadłem dopiero po 30 minutach próby przetłumaczenia tego tekstu. Wierzę, że był to Jaskier, ponieważ kawałek dalej znajdziemy dokładnie taki sam tekst, tylko że napisany już nie w odbiciu lustrzanym. Jeżeli ktoś tak potrafi bawić się pismem, to zdecydowanie Jaskier. Pozwoliłem sobie też przetłumaczyć różne inne teksty na ścianie, jednak bez większego skutku. Znaczy, przetłumaczyłem je co do literki, tylko po prostu zdania nie mają żadnego sensu. Itydy stools. To jedno ze zdań. No tak jak mówiłem, nie mają one sensu. Jedyne co ma sens, to jeden napis i tam jest napisane po prostu love, czyli miłość po polsku. Macie tu alfabet, jakbyście chcieli sobie coś kiedyś przetłumaczyć z Wiedźmina. A jeżeli mówimy już o różnych napisanych i wyrytych tekstach, tym razem by takowy znaleźć, udamy się gdzieś. Bo wiecie, wcześniej byliśmy nigdzie. No nieważne. Udamy się do karczmy Zimorodek, bo tak głupie. Bo zaraz przy wejściu możemy znaleźć takie graffiti. I mam teraz dla was takie pytanie. Co tu jest napisane? Dam wam 3 sekundy, a wy pomyślcie. No, generalnie pewnie tak samo jak ja, tak i wy. Pomyśleliście, że jest tutaj napisane po prostu I love Priscilla. Szczególnie, że Zimorodek to właśnie karczma, w której często swoje występy muzyczne ma Priscilla. A tu dupa. Bo napisane jest tutaj I love NNQ, ta literka to nawet nie istnieje, EQKKS. Szkoda, że nigdy nie mieliśmy okazji w Zimorodku jako Geralt usłyszeć jakiegoś występu NNQ EQKKS, bo jego imię i nazwisko brzmi jakby pochodził z jakichś dalekich stron. Może w tym DLC Piaski Ofiru miał być. Albo to jakiś gracz Lecha Poznań, też istnieje taka szansa. Albo może być to imię jakiegoś artysty z Ofiru, na przykład. Który przypłynął statkiem wraz z Ofirczykami, którzy przypłynęli do Nowigradu po swojego księcia i przysięgli go przywieźć do domu za wszelką cenę, a my im te wszystkie plany popsuliśmy w misji Miłe Złego Początki, przez co trafiliśmy na statek, bo ci zmienili po śmierci księcia swoje plany i teraz przysięgli na wszystko, że doprowadzą zabójcę księcia przed oblicze króla. Z tej opresji wyciąga nas Gunter Odim, który rozbija ten cały statek. My tracimy przytomność, a kiedy się budzimy, jesteśmy na plaży w Nowigradzie i walczymy z Ofirczykami. Lub też nie, o czym będzie kolejna ciekawostka, bo właściwie cała ta walka z nimi jest kompletnie opcjonalna, więc po prostu możemy stamtąd uciec. Do widzenia, sayonara. I właściwie nie musimy z nimi wcale walczyć, ale to nie jest ta cała ciekawostka, bo jeżeli
Po chwili do nich wrócimy, znów będziemy mogli zacząć walkę, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Ciekawa jednak rzecz wydarzy się, jeżeli wrócimy tam nie po kilku chwilach, a po dobrych kilkunastu dniach. Okaże się wtedy, że Ofirczycy rozłożyli sobie tam cały namiot i spokojnie czekają na... Nie mam pojęcia co, ale ewidentnie na coś czekają. I ewidentnie im zimno, mimo tego, że nie są wcale w tak zimnym rejonie. I ma to sens, bo to w końcu Ofirczycy z Ofiru. A Ofir jest bardzo, ale to bardzo ciepłym krajem. I nie są oni zapewne nawet przyzwyczajeni do takich temperatur i muszą ogrzewać się na plaży przed ogniskiem. Jeżeli podejdziemy do nich bliżej, ci postanowią nas zaatakować, a jak ich wszystkich pokonamy, będziemy mogli zajrzeć do ich namiotu i to właśnie z tamtej skrzyni w namiocie podniesiemy przedmioty, które Geralt miał przed walką z ropuchem, a które to w walce zostały mu zabrane. Szczerze mówiąc, przez 8 lat nigdy o tym nie słyszałem, żeby ktoś mówił o tym, że oni taki namiot rozkładają. Szkoda natomiast, że Ofirczycy są tacy agresywni. W innym wypadku pewnie Geralt zagrałby z nimi w gwinta, tak samo jak robi to w wielkim turnieju w Buccleuch. W całej tej misji Geralt bierze udział w turnieju gwinta, ale za zadanie ma zagrać talią Skellige i udowodnić wszystkim, że to dobra talia. Sama talia została stworzona przez brata hrabiego Monier. Hrabia Monier jest organizatorem tego całego turnieju gwinta. Organizatorem jest hrabia Monier. A w prawdziwym życiu twórcą, tak zwanym ojcem gwinta, jest Damien Monier, który był głównym projektantem rozgrywki w CD Projekt Red, a następnie pracował jako projektant już samodzielnej gry Gwint Wiedźmińska Gra Karciana. Pracował on dla Redów od 2012 do 2016 roku. W trakcie tego całego turnieju niespodziewanie na rozgrywkę wpadają też krasnoludy i wyrażają oni swoją dezaprobatę, jaką mają do hrabiego Moniera. Pies ci mordę lizał, Monier! Jak i nie chcą, by ktokolwiek dodawał do gwinta talię Skellige. Bijemy się z nimi, po czym chwilę z nimi gadamy. W pewnym momencie Jaki Raffiberg wkurza się i zgłasza swój udział w turnieju. Panie i panowie, zaczekajcie. Przecież przed nami runda finałowa. Jaka kurwa finałowa? Ja, Jaki Raffiberg, niniejszym zgłaszam akces do turnieju i domagam się gry ze zwycięzcą. I ten cały Jaki Raffiberg to nawiązanie do Rafała Jakiego, który był współtwórcą właśnie gwinta, a który to dla CD Projekt Red pracował od 2012 do 2022 roku. A skoro jesteśmy już w Buccleuch, to tu na chwilę zostaniemy, na całkiem nawet długą chwilę, bo przygotowałem tutaj kilka fajnych ciekawostek właśnie z Buccleuch, ale też generalnie z całego Tucson. Zacznijmy sobie od tych szybkich ciekawostek. Nieraz w Buccleuch możemy usłyszeć takie słowa wypowiadane przez mieszkańca tego miasta. Bo najwięcej witaminy mają buklerskie dziewczyny. Jest to nawiązanie do piosenki Andrzeja Rosiewicza Najwięcej witaminy, o czym mam już wrażenie, że kiedyś wam mówiłem w sumie. Najwięcej witamin mają polskie dziewczyny. Nie jest to oczywiście jedyny NPC, który wypowiada słowa nawiązujące do popkultury, bo w Wiedźminie 3, tak samo jak wcześniej w Buccleuch, możemy znaleźć również nawiązanie do Gry o Tron. Będąc precyzyjnym, dziewczynkę, która wypowiada takie słowa. To prawda, że nadchodzi zima? Umiesz machać mieczem lewą ręką? Bo ja tak. Jest to nawiązanie do Arya Stark i generalnie do całej Gry o Tron. Pytanie, umiesz machać mieczem lewą ręką, bo ja tak, jest nawiązaniem do Arii, która w serii uczyła się walki mieczem również lewą ręką, a pytanie, to prawda, że nadchodzi zima, jest oczywiście nawiązaniem do słynnego Winter is Coming z Gry o Tron. Winter is coming! And winter is coming! Winter is coming. W angielskiej wersji dziewczynka jeszcze mówi takie słowa. My brother gave me a sword. I named it Nidhogg. Jest to również bezpośrednie nawiązanie do Arya Stark, której brat Jon Snow dał jej mały miecz nazwany Igła. Po angielsku właśnie Needle. You're so skinny. So are you. A skoro cały czas pozostajemy w Tucson, zostańmy tu jeszcze na trochę, bo nie wiem czy zauważyliście, ale w całym Tucson możemy natknąć się na postacie, które nazywają się Bon Vivant. Naprawdę często takie osoby możemy spotkać. To jest Bon Vivant, to jest Bon Vivant i to też jest Bon Vivant. No generalnie mega dużo jest tych Bonów Vivantów. I możecie się zastanawiać, czemu tyle osób nosi takie imię i nazwisko w Tucson? Ja się przynajmniej zastanawiałem.
Jeżeli tak jak ja wcześniej nie macie pojęcia, co tu jest grane, no to już spieszę wam z odpowiedzią na to zagadkowe pytanie. Kim jest ten cały bon vivant? Tych bonów vivantów w Tusom jest tak dużo, bo to wcale nie jest imię i nazwisko. Widzicie? A termin pochodzący z języka francuskiego, oznaczający w dosłownym tłumaczeniu dobrze żyjący. A w praktyce to określenie na osoby, które po prostu czerpią radość z życia. Bon vivant to ktoś, kto ceni sobie dobre jedzenie i dobre picie. Właśnie często zauważyłem, że osoby z takimi podpisami piją sobie winko i chodzą nawalone. To też określenie na osoby lubiące towarzystwo, potrafiące cieszyć się chwilą i ceniące sobie komfort oraz wygodę. Może kiedyś się zastanawialiście? No to teraz już wiecie, co jest grane. A skoro pokazałem wam te ciekawostki lekkie z tego bajkowego regionu, jakim jest Tusom, czas na małą tajemnicę. Ostatnio przeglądając sobie YouTube'a, natknąłem się na film użytkownika Steelshot, który to opowiadał o najbardziej tajemniczej wiosce w Wiedźminie 3. No i chociaż zazwyczaj omijam szerokim łukiem treści z Wiedźmina 3, bo wolę je szczerze mówiąc robić niżeli oglądać, to nie będę ukrywać, że zainteresowałem się filmem i generalnie całą tą wioską. Wioska, o której wspomina ten gościu, nazywa się Nowy Mogilnik. I nie będę ukrywać, że wioska Nowy Mogilnik to całkiem ciekawa wioska. Całkiem możliwe, że wielu z was było w tej wiosce, w tym też ja kiedyś, bo możemy w niej znaleźć ulepszone rękawice wiedźmińskiego cechu gryfa. I każdy, kto próbował zdobyć ten schemat chociaż raz, musiał do tej wioski zajrzeć. Ale pewnie każdy przyszedł po schemat, zabił południcę, wziął schemat i po prostu sobie poszedł. A szkoda, bo całkiem ciekawe rzeczy dzieją się w tej wiosce. Zacznijmy od tego, że w tym nowym mogilniku możemy znaleźć odgroma upiorów i duchów oraz odgroma ciał. Zdecydowanie zbyt dużo ciał, jak na fakt, że w tym miejscu możemy znaleźć zaledwie kilka domów. Znajdziemy tam też ogromny cmentarz, naprawdę ogromny. To do góry na zielono to cała wioska, a to na pomarańczowo to cmentarz. No i znajdziemy tam też naprawdę unikalne ciała, ubrane w ubrania, które chyba możemy spotkać tylko i wyłącznie tam. No nie będę ukrywać, nigdy w życiu nie widziałem takich ciał, ubranych w takie stroje. Sami ci ludzie wyglądają trochę na żołnierzy, ale też mają barwy praktycznie niepodobne do nikogo. A więc pozostaje zadać pytanie, co tu się do jasnej cholery wydarzyło? Dlaczego w tak małej wiosce jesteśmy w stanie znaleźć tak ogromne ilości trupów i w ogóle kim są ci ludzie? No i moja odpowiedź na to pytanie, to nie mam zielonego pojęcia, nie będę ukrywać. Całe to miejsce faktycznie trochę wygląda jak jakieś miejsce, w którym może przebywali chorzy na zarazę, pilnowani oni byli przez strażników, bo nieopodal możemy znaleźć takie wieże strażnicze i właśnie te gostki tutaj, no to myślę, że byli strażnicy. Możemy tam też znaleźć sporo grobów i sporo takich wózków do przewożenia ciał, jak i samych tych gości, co przewozili ciała. Jednego z nich mamy nawet okazję spotkać w pewnym ukrytym zadaniu, ale to nie koniec przygód w tej wiosce, bo w dodatku przy wejściu do jaskini, tam gdzie znaleźć możemy cały schemat gryfa, usłyszeć możemy też ciekawe dźwięki i zobaczyć bardzo ciekawy cień. A kiedy poświecimy w to miejsce kagankiem Keiry, o ile takowy mamy w ekwipunku, znajdziemy tam ducha, który utknął na wieki, kopiąc w skalę kilofem. Całkiem możliwe, że to ten duch gościa, którego znajdziemy zaraz obok, a który ma przy sobie dość ciekawy list. Stary, czytaj uważnie. Dziedziczka Karolina się powiesiła. Nieszczęśliwa miłość, zdaje się. Jakiś przystojniaczek skradł jej cnotę i rozpłynął się w powietrzu. Jej zaczęło zaraz brzucho puchnąć. No i nieszczęście gotowe. Ale mniejsza z tym, nieistotne. Przejdźmy do konkretów. Pomagałem ją przygotować do pogrzebu. I mówię ci, czego oni jej do trumny nie nakładli. Takich precjozów nawet w kowirze nie widzieli. Trup się skrzył od srebra i złota brachu. No i tak sobie myślę, że świętej pamięci dziedziczce te wszystkie drogocenności na chuj się w zaświatach zdadzą. My zaś pieniądzem nie śmierdzimy. Więc może to i owo z grobu by wyjąć, żeby się nie zmarnowało. Ja się nie mogę stąd ruszyć, a ty jesteś wolny człowiek. Złap więc łopatę, jedź na mogilnik na bagnach i kop tam, gdzie świeże kwiaty leżą. Potem spotkamy się i podzielimy wszystko sprawiedliwie. Pół dla ciebie, pół dla mnie. Stoi?
No i niby co jest takiego ciekawego w tym liście, możecie zapytać, i będzie to całkiem dobre pytanie, na które już wam odpowiadam. Bo przy jednym z grobowców możemy znaleźć martwego gościa, który ma przy sobie właśnie świeże kwiaty, jak i zapewne skradziony pierścień. Więc wypadałoby, że ten grób, który wam teraz pokazuję, to grób dziedziczki Karoliny. Ale to jeszcze nie koniec przygód z tą miejscowością, bo jeżeli poczekamy do nocy, wszystkie te stosy ciał po prostu zaczną płonąć. Pamiętam, że grając kiedyś w Wiedźmina przyjechałem do tej miejscowości właśnie w celu znalezienia jakiegoś schematu i kiedy tu przyjechałem, wszystko się paliło. No i generalnie wszystko się zawsze zapala każdego wieczora tutaj. O co chodzi? Bladego pojęcia nie mam. Pewnie poszperanie w plikach gry odpowiedziałoby nam na to pytanie, jak na moje, to pozostałości po jakimś queście związanym z zarazą. I całkiem możliwe, że to prawda, bo tak samo jak na Kłomnicy, tak samo tutaj klimat zmienia nam się, kiedy tylko podejdziemy do tej wioski. A sama Kłomnica jest też naprawdę niedaleko i coś czuję, że miało być to związane właśnie z zarazą Kłomnicy, a może nawet z samą morową dziewicą Annabel, której to wątek może miał wyglądać troszeczkę inaczej. Może to właśnie o niej mowa jest w liście, może to właśnie ona jest tą dziedziczką ziem, która została nazwana tutaj Karolina. Może ten cały wątek miał wyglądać nieco inaczej. W samym liście wspomniane jest też, że ja nie mogę się stąd ruszyć, ale ty jesteś wolnym człowiekiem, więc całkiem możliwe, że tu faktycznie przytrzymywano jakiś chorych na zarazę. Ale nie wiem czy to faktycznie prawda. Wiem za to, że faktycznie prawdą jest, tak jak powiedział Steelshot, że jest to w rzeczywistości jedna z dziwniejszych wiosek, jakie okazje mamy znaleźć w Wiedźminie 3. A jeżeli już jesteśmy w takich mrocznych klimatach, czas po raz kolejny pogadać sobie o Cthulhu, czy jakkolwiek się to gówno czyta. Kiedyś pokazałem wam takiego podobnego potwora i że możemy go znaleźć w zadaniu Poselstwo Krainy Wina, a dzisiaj pokażę wam pewną tajemniczą notatkę, którą to znaleźć możemy w twierdzy Ker Almhult, a konkretnie to przy ciele jednego z tamtejszych piratów. Ker Almhult to ta twierdza, która została zbudowana, by być twierdzą dla królów Skellige, później stała się wielkim więzieniem, po to by na końcu zostać przyjęta przez piratów. W każdym razie, przy jednym z bandytów możemy znaleźć o taką notatkę. Wypatrujcie rozbitków, samotnych podróżnych, pijanych wojów. Sprowadźcie ich do mnie do piwnicy, przedwieczny łaknie krwi. Pnglui mglwnaf ktulur liech w gachnagl wtagn. I jest to nawiązanie właśnie do Cthulhu, czyli takiego morskiego potwora stworzonego przez pisarza H.P. Lovecrafta, czego potwierdzeniem są szczególnie te ostatnie słowa, które po przetłumaczeniu oznaczają w swym domu w nie mam pojęcia, jak to się czyta. Czeka w uśpieniu martwy Cthulhu. I dokładnie takie same słowa możemy znaleźć w noweli Zew Cthulhu. Kto wie, co mogło się przenieść do tego świata wraz z koniunkcją sfer. Myślę, że teraz czas wychillować, bo jeszcze od tych strasznych i tajemniczych ciekawostek zejdziecie mi tu na zawał, więc teraz myślę, że to dobry moment, by pokazać wam kilka alternatywnych dialogów, których mogliście nigdy w grze nie słyszeć. Zaczniemy sobie od misji Miłe Złego Początki i od dialogu, który kiedyś już w sumie pokazywałem wam na shortcie i TikToku, ale kij. To było dawno temu, więc wiele osób może o tym nie wiedzieć, więc pokażę wam go jeszcze raz. Recycling content, lecimy. W pewnym momencie w misji Miłe Złego Początki, praktycznie na samym początku, kiedy schodzimy do kanałów zabić ropucha, spotykamy Shani. Rozmawiamy z nią chwilę i musimy odnaleźć to całe leże potwora. Aby to zrobić, na pewnym etapie tego zadania musimy odnaleźć klucz do krat w kanałach i przez te kraty przejść wraz z Shani. Ale możemy to właściwie zrobić na trzy sposoby, bo możemy zeskoczyć bez klucza na skróty przez dziurę, możemy z kluczem wskoczyć przez dziurę w ziemi i możemy też kulturalnie przejść sobie z Shani przez kraty. W zależności, którą z tych opcji wybierzemy, dostaniemy zupełnie inny dialog. Twórcy byli gotowi na każdą ewentualność. Jeżeli wskoczymy przez dziurę bez klucza, po wyczyszczeniu miejsca z utopców, dialog z Shani będzie wyglądać tak. Geralt, nic ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak tu weszłaś? Vern, dowódca, miał klucz do krat, mówiłam ci. Jeżeli z kolei zabierzemy klucz i zamiast udać się przez bramę z Shani, skoczymy przez dziurę, dialog z Shani będzie brzmieć tak. Geralt, nic ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak tu weszłaś? Przecisnęłam się przez kraty. Z kolei, jeżeli otworzymy kulturalnie bramę kluczem i przejdziemy przez nią wraz z Shani, dialog będzie brzmieć tak. Obrzydliwe stworzenia. Nic nie jest?
Nie, wszystko w porządku. Uwielbiam to, jak twórcy przygotowują osobne dialogi dla debili, którzy robią wszystko odwrotnie. Nie będę ukrywać. Później można sobie przechodzić Wiedźmina na 15 różnych sposobów. I kolejny taki dialog przygotowali, w zależności od tego, czy wejdziemy w pułapki Leto, czy też nie, w misji Zagłada Domu Reardonów. Jeżeli weszliśmy w któryś z pułapek rozstawionych przez Leto, przy pierwszym spotkaniu powie on coś takiego. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki zanadto cię nie uszkodziły? Z kolei, jeżeli udało nam się ominąć wszystkie pułapki, powie on coś takiego. Brawo, Geralt. Nie dałeś się złapać w żadną z moich pułapek. Również w zależności od tego, czy przyszliśmy do niego w trakcie wykonywania zlecenia na folwark, czy trafiliśmy tam przypadkiem, dalszy dialog będzie zupełnie inny. Jeżeli przyszliśmy w to miejsce za sprawą zlecenia, dialog potoczy się tak. Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich? A kim są oni? Dla cesarza to najemnicy. Sami siebie nazywają łowcami głów, a dla mnie to zwykłe skurwysyny. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. A wyręczyłem cię. Liczę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Z kolei, jeżeli przyszliśmy tam przypadkiem, Geralt powie takie słowa. Leto? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich? A kim są oni? Dla cesarza to najemnicy. Sami siebie nazywają łowcami głów, a dla mnie to zwykłe skurwysyny. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Trafiłem tu przypadkiem. Przypadki pchają cię w dziwne miejsca. Jeszcze niedawno roiło się tu od guli. No i generalnie, jeżeli trafiliśmy tam przypadkiem i później udamy się do wsi Zalipie, aktywować misję Zagłada Domu Reardonów, dialog z szlachcianką potoczy się nieco inaczej i będzie wyglądać on tak. Chyba tam byłem. Nie musisz się więcej martwić o potwory. Dziękuję, to dla mnie wiele znaczy. Nie mam pieniędzy, żeby ci zapłacić, ale weź to. Tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, Wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Teraz przeniesiemy się na Skellige i pomówimy sobie o alternatywnym dialogu w misji Gdyby Kózka nie skakała. Misję Gdyby Kózka nie skakała aktywować możemy w tym oto miejscu. I kiedy przybędziemy do tego miejsca, spotkamy tam dwóch rybaków ze Skellige. Jeden, konkretnie to ten, próbował się wspiąć na posąg, by odpalić na nim ogień ku czci bogów. No i spadł, rozwalając sobie przy tym nogę. Jedyne tak naprawdę, co możemy dla niego w tym momencie zrobić, to dać mu jaskółcze ziele. No i normalnie mamy zajebiście dużo tego jaskółczego ziela w ekwipunku, więc dialog toczy się tak. Jaskółcze ziele powinno pomóc. Noga ci się od tego nie zrośnie, ale przynajmniej będzie trochę mniej bolało. Dzięki, masz naszą wdzięczność po grób. W moim przypadku to już niedługo, więc nie ciesz się za bardzo. Zamknij się i pokaż tę nogę. Dzięki jeszcze raz i niech cię bogowie prowadzą. Jeżeli natomiast jaskółczego ziela przy sobie mieć nie będziemy, dialog potoczy się tak. Jaskółcze ziele uśmierzyłoby ból. Wiesz, gdzie rośnie? Sam bym poszedł, ale nie chcę zostawiać Petera. To dość pospolite zioło. Pewnie gdzieś tu rośnie. Przyniosę wam. Dzięki. I dalej, za zadanie będziemy mieli znaleźć dla niego jaskółcze ziele. Kiedy to zrobimy i wrócimy do rybaka, odpali nam się taki sam dialog jak wcześniej, wtedy, kiedy mieliśmy jaskółcze ziele. Alternatywny dialog będziemy mogli również usłyszeć w misji Panie Lasu, kiedy to za zadanie mamy przywrócić możliwość mówienia Jankowi. W tym celu odnaleźć musimy dla niego zapieczętowaną butelkę. Jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. Tak brzmi normalny dialog, ale w sumie w tamto miejsce mogliśmy udać się przypadkiem dużo wcześniej i zabrać już tę butelkę. Jeżeli tak zrobiliśmy, dialog z Jankiem będzie brzmieć tak.
Jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. Chodzi ci o butelkę z gniazda. Już ją wyciągnąłem. Trzymaj. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Bzdzina! Ha! Jak to brzmi! Jankiem, a konkretnie jego piosenką, zakończymy też dzisiejszy odcinek, bo piosenka, którą możemy usłyszeć w dalszej części tej misji, którą śpiewa Janek, jest nawiązaniem do prawdziwej piosenki. Konkretnie chodzi mi tutaj o tę piosenkę. Wszystkie dzieci już posnęły, blada noc waży, księżyc schował się za chmurą, wie, że coś się zdarzy. Jest to generalnie nawiązanie do kołysanki Na Wojtusia z Popielnika, która oryginalnie brzmi tak. Była sobie raz królewna, pokochała grajka. Król wyprawił im wesele i skończona bajka. I tym muzycznym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na kanale. Wejdźcie też na największy fanowski wiedźmiński Discord na świecie, czyli Wielka Redania. Pamiętajcie używać mojego linka, jeżeli kupujecie coś na stronie eneba.com. A przede wszystkim dziękuję, że to robicie. I dziękuję też wszystkim wspierającym, czyli Laserowi. Tylko on mnie wspiera. Samotny Wilk, Szef, Giga Ciao. A my widzimy się klasycznie zapewne za kilka dni. Do zobaczenia. Księżyc chowa się za chmurą, wie, że coś się zdarzy.